Cześć, z tej strony Kamil. Jest to kolejny gameplay z serii Na Pomorzu. Jest to ostatni film z tej serii z pierwszego sezonu. Dzisiaj jest ze mną Lobo. a także Filip. Dzisiaj ja będę rozlewał gnojowicę na ściernisko po kukurydzy, a chłopaki będą orkę robić. Tu Filip ma szesnastkę z turem, z pługiem Overum i Leon pięcioskibowy. I Lobo ma dwunastkę z pługiem Overum. No, Overum też pięcioskibowy. To ja poprowadzę. No ja mam szesnastkę z beczką Forsheeta HTS. Kolejna seria zbliża się wielkimi krokami. Już mody, większość modów przygotowanych jest. Jeszcze muszę ciągników poszukać, jakichś fajnych takich. I ja jednak mapę zmienimy. Ale to zmienimy mapę? No dajże, chyba tak. Na jaką? No nie wiem, muszę poszukać jakiejś tak dobrze zoptymalizowanej i ładnej jakiejś. Dopracowanej. Już taki realnie będziemy grać, a nie tak jak tutaj, tak? No tak. Dokładnie. Że lepiej, żeby kończył wszystko do końca, tak elegancko no. Robić. Nie? No. No bo tu są trochę za duże pole, no, dzięki, nie? No, za duże. Może jakby kosiło się tymi większymi. Albo w 6 osób czy chwilę byśmy chcieli jechać z tego. Nie, albo po prostu grać, wiesz, byśmy musieli już ten lepszy sprzęt taki, nie? Jakby się kosiło 12-metrowymi to, headerami to... O. By szło. A tak gdzie to... Gdzie ty po boku jedziesz? Ja? Nie. Kurde! Czekaj, tu jest to. Miota nim jak szatan. Tu kursuje pociąg. Te stopy mogli umyć, bo tu taki niewyraźny. Czekaj, prędkość. Ale jedź tutaj w prawo, bo... Co? Nie to. Ona musi wejść. Ona musi szeroko robić. No. Niestety... Niestety, ale mod dla jednego tu gracza nie działał, na Filipa i nie ma tego, nie widać. Chciałem pierwszy jechać? No. To dziwne, że nie działa ci temu na każdemu. Na granicę zawurujemy, nie? Tak. Znaczy wiesz, wrócimy za granicę, na granicę, bo po prostu później po przecinaki musimy. No, będziecie jechać za mną, tak jak ja jadę? Ty, lipa, nie możemy tak robić. Ja bym lepiej Aha. zrobił tak w poprzek. Dobra, weź wyłącz szampo i dawaj na sam koniec od tamtej strony, od strony kościoła. Czekaj, też tu przejadę, albo nie. No widzisz, inaczej było zaorane teraz było zaorane inaczej, teraz się znowu inaczej. Bo to jak zapiszę w grę, to ci się obróci tekstura na... Ta jak mapa oryginalnie jest w tą stronę. No. A jak teraz oraz... oraz przed którą stronę powinny być, nie? To jakoś tak inaczej jest. Prawo farminga. No właśnie. Ale szybko ubywa tej. Nie olej. Kurde, po przeszedzie, normalnie śmiało. Przyspieszę, nie. Czekaj. Nic wam tu nie rozleje. 40%, 38%. Na tempomacie zaraz, jak to było? Nie mam dychę. Ja wyciskam ostatnie soki z tego Ursusa. Co, bierzecie cały? Nie, bierzecie pół, tak jak ja rozlewam. No, to tu nadrobić, nie? Bo tak musi być... Bo ja już pusty muszę jechać.
to dwa przejazdy gdzieś tylko. Ale tyle ile rozlajcia, my ile zaorali. I pusto, dobra, ja lecę. Lecimy. Na nowej serii to już ściągnąłem beczkę i kontener ten, co na pole przyprowadzę kontener, a beczko dowozisz i ładujesz ten kontener, a drugi będzie na polu z tego kontenera ładował sobie do woza asenizacyjnego, fachowo nazywając. I siądłem tako, że ręcznie podpina się rury to. To jak w 13 to było, ktoś zrobił. Teraz to 15 to jest. Trzeba ludzikiem wyjść i podpiąć. Musimy sobie kawałek odciąć chyba, co? Nie. Nie? Wtedy byśmy cię tak po ludzku było zrobione, nie? O, ja już przy farmie. Co, już nawróciliście? Czy jeszcze nie? Nawróciliśmy. Prawie. Tylko do tego by się przydało obrotowe punkty najlepiej. Zagonem najlepiej. A jeszcze na tę nową serię trzeba pługi poszukać, pługów. Ty, ta wskazówka działa, no. Wskazówka się działa. Podnosi, o. Gdzie jest wskazówka, a nie jakaś dziwna. No. Pełen. Tam pewnie jak ci pływać jest, nie? Na pewno. Działa. Pięknie się podnosi. Nie, my musimy teraz zaczekać, bo ty musisz nam tu ten... przelać. Bo tak słucho, że idzie, fuga nie idzie wbić. A ten takie omijaka zostaje, że ja też uczę. To poprawi, nie? Na równo. Jak na równo? Omijaka i ważne. Chyba się z bruzdy nie wyjeżdża, jak to. Tam dalej jeszcze. Gdzie? Czy to u mnie tylko? Nie, no dalej tutaj. Tutaj. Widzisz to? No. No ja już wyjeżdżam. A cofnij. Z bazy. Wiem. No i ten dalej. No tak myślałem, tak jak dobrze ja zacząłem, a wy powiedzieliście, że jechać wokół. Lepiej sobie jeździć w tą z powrotem. No najlepiej tak. Tak jak miał ramy, tak jeździmy wtedy. Będzie więcej, nam będziesz odchodził, i będzie więcej do rany, jak musi mi stać, nie? O, kierowca! Hamulce liche w tych ciągnikach są, co poradzi. Czekamy no, na dotacji i będziemy mieć nowe ciągniki. To zimno będziemy musieli przesiedlić. Coś się tam podremontuje, coś się przyda, ale nie bliźniaki otwierasz, ty nie widzisz tego? Kto? Ty! Zobacz, jak zaraz mi te gumy na boku przeczą. A wy obaj macie bliźniaki? Moje tu już się uchaprały, już się roboty robią. O, już tu przy torach już będę. To jakby tylko z bronami jeździ. No, ja już te na... Błotniki przednie gdzieś pół urywał, ja nie wiem. Je założył.
14 mam gdzieś tam stać. Teraz w kieszeni było kliki wyjmuję, ja. No wyjął drugi błotnik. Ja on na kabinie miał, w kabinie leżały. W kabinie to mimo śrubki ten wylatywały jak jego. Orałem w poli. W tych Ursusach. Tylko wiesz, że mam bez bliźniaków, by się lepiej orało, nie? Skrzyka jest w Ursusach, to fajna. Czy ja wiem, czy lepiej? No wtedy widać, że masz przechylony ciągnik, nie? A to. A znowu tak lepiej ciągnie. O. O pijanie chyba jedzie, co? No. Ja opił to mi te... nerwicą. On tak nerwicą. O kurde, koła mi kurde. Ile jedziecie na... Ja 10. Dycha. Ja mam na tempomacie 11 już na prawo. A jedzie dycha. No i tak to leci 11 minut już. No i w końcu nie zmieniłem czasu. No i pusta. No to przynajmniej mamy tak trochę szerzej teraz do orania, nie? No. Jeszcze jedna osoba by się przydała. Do beczkowozu. To? Tak. Do beczkowozu. Jeszcze jedna na pół, to nawet dwie by się przydały, nie? No. Mogło być iść z 10 osób, jakby lagów nie było. Nadę dychaj. Ale to wtedy byśmy musieli grać na takie lepiej, już może większe, łapie troszeczkę. Nie, ta dobra. Albo tam ta by było też stary bez. Ale wtedy by się fajnie grało. Bo byśmy wszystko uprawiali wtedy sobie, nie? Tak. Ale to nie jest znajdziesz tak graczy, takich ogarniętych. Się zgrać w czasie. Wszystkie mody działały. Ale omijaka wali. Ja pierdolę. Znowu? Nie wiem, czy ja mam jechać i poprawić omijaka, czy jechać obok. Co dziś Cofnij piłeś? Co? Co dziś piłeś? Gorzało. Cofnij no to. A, iść ty. A ty jakiego omijaka wolałeś tam? Ja wiem, kiedy. Niech ja teraz zdążę tam dojechać na pole, zanim wy dojedziecie. No powinno się. Teraz wyrwał, poszedł, chyba dwójkę rzucił. Pięknie działa licznik ten. Idzie, o. Dobra, już pełen. 10 tysięcy wchodzi w tą beczkę. Co, już wracacie? No to poczekamy, bo tam jest nie do końca, nie? Zalane. No no. Ja już tu... Zaraz będę wyjeżdżać z bazy.
pogrzmiało, pobłyskało i poszło chyba bokiem. Potrafiło. Ale deszczu mało wlało. Taki sam. No na tyle niepogody, nie? Na tyle suszy? No. I opuszczamy Pomorze. Koniec obszaru zabudowanego. Koniec Wiochy. Mapę. Nie wiem na jakiej mapie. Muszę poszukać, posprawdzać te mapy. Bolusiowo PGR. W życiu. Za małe, nie? Na lekcjona. Byś zahaczył dwa pola naraz. By dojazd na pole, to by zajął ustawienie się, wjechanie tam z pół odcinka. Jeden przejazd i skoszone. To u nas strzelają. Myślałem, że jaka półka na głowę spadnie. Do ciebie strzelają. Na dziki, czy na co? No. To już jedźcie. Dawaj. No. Myślałem, że wy czekacie tutaj już przy środku. Tamten jak wyrwał. To chyba nie jest dzisiaj na godzinę. Zestawy na bliźniakach lepiej wyglądają od razu. Jak, jakby im mocy przybyło, no? Z przodu jeszcze bliźniaki dać. Nie da się, a poza tym się ciężej kręciło. Ja odcinam kawałek. Kurde, już koniec zaraz, a jeden przejazd dopiero. Więcej wezmę. A kościołek jaki fajny. A myślałem, że pojedzie sam. Nie. Po co mi się ma kuzi na ciągu? Jak i tak wkurzył i w błocie. Jedzie ziom. Zbiera znowu. Pewnie ile wy tam jeździ, wolnie jeździcie, kurde. 7 godziny. To za wolno? Za szybko jeździcie. Ja szybki nie mogę. Ja 8 na godzinę. No widzę. I rura zająca. Propos właśnie takiego jeżdżenia. To z reala ci powiem. Są te marynówkę, tą 120, nie? No. Przednim napędem na wszystkim. Wiem jako. No ten, a ja mam MTZ-a, nie? I ten. I on tą renówką wjechał równo ze mną praktycznie w pole, nie? Podobnej wielkości pola. I ten. I ja pierwszy skończyłem pole, a on jeszcze orał tam pół godziny może. Ale kto w tym samym czasie zaczęliście? No w tym samym czasie, ja nawet trochę później. Bo on jechał wolniej, ty szybciej. Rura. Ja szybciej, ja nadganiałem. On miał jeszcze punkt 4 muszkę, a ja miałem ten. Wszystkie bowy, nie? No.
Tylko wiesz, zanim renówka, bo to dłuższe jest, zanim to nakręci na końcu, no to ja wiem, o połowę pola bym wtedy. O połowę przejazdu, nie? No. Ktoś musiał się wrócić. To mógł robić nie raz przy razie, tylko jakoś ściąć w połowie pola i przejazdy. Ale ogólnie mówię, że zanim to się obróci, nie? Ale on jakaś szczególność. No wiem. Śpicie chyba tam, takie omijaki. Wiesz, jak tu jest przy niedzieli, nie? Ale poszedł. Ludzie opuścił. Gdzie do tyłu? Ludzie opuszczony. Gdzie tą ziemię? Bierzesz to? Porozbronuję. Poszedł jak cygan na bazar. I co, oddzielnie jeździcie teraz? I teraz to ja nie mam gdzie przejechać. To jest niestety. Rozwalę. Ej, mogłeś tego omijaka zrobić. No gdzie? A, tam jest omijak, dobra. Nie do końca aż tak. No. Tak to jest, jak na omijakach nienauczonym jeździ. Początkujący kierowca. Znaczy na omijakach nie jeździ, no to... Jak bliźniaki dostałem, no to trudno wyczuć, nie? No no. Nie lepiej to się jedzie tak po takim równie oranym polu, nie? Na końcu jak ten. Na pewnej prędkości, to tak fajnie się nie buje. Bo to ziemia miękka, to jest dobra. Za dobrze by było. Co? Za dobrze by było. Ale tak w realu było. Maksymalna prędkość, tak fajnie buje. Tylko. Ale kopci. Cholera, jak daje czadu. 16. Licznik działa jak ta lala. Nie podeszły jakieś syfy? Co? Syf jaki nie podszedł, nie? Nie zrozumiałem. Syf mówię, ponieważ podpływać nie podszedł? Nie płacz, gdzie tam czyszczony. To było wpryskane? Co? Ej. To. To nie było jeszcze tak. Rozmawiać tutaj. Jak cię wiejesz? Właśnie stoję i czekam, aż dojedzie. Już tu przy torach tory omijam. I się wpierniczam na gruntówkę. Czy jak tam zwał drogę polną. Dobra. I kita. No i lejemy po polu. Fajna animacja. Zestaw jaki fajny. Stopeczko ten Ursus. Stopeczka trochę dajemy dla niego za dużo, nie? Za mała nawet, ja bym powiedział. Jeszcze po was, oleję was. No, do mnie nie sięgnie. Jeszcze jeden przejazd tu zrobię i znowu pusty. Tak półtorej przejazdu, nie? Co robisz? No. To dwa przejazdy, jeden przejazd. Chyba jeden na piszy. To i z powrotem całego nie zrobię przejazdu. Nie. Która gdzie ta komórka?
Która godzina jest? 20:40. Za 29. Nie szalej tak. Nie szarżuj. Jeszcze 8%. Jeszcze coś. Łatwo. I lecimy. Czy ktoś chce się zamienić jeszcze? Lobo, chcesz? Nie, no mogę. Czekaj, już tu dojadę. Bo ja bym nie, coś nie będę sobie takich zagoników wąskich zostawiał. To jak dojedziesz tam do końca, to powiedz. No, a czy tam dojedź do farmy i... I rura. Ogień z rury. Przód do góry. I przodu nie ma. Dobra, ja już jestem na końcu. Okej, jeszcze ci wjadę w tę drogę. Co, już? No, ja tu już postawiłem stygnię w cieniu pod krzaczkiem. Dobra, to wsiadaj, to już prosto tylko jedź. Siedem na godzinę. I o ranie dwa odcinki. Tak. Ja już tego odcinek, to po prostu godziny będzie. Jak mówię, już 40 jest po, a gdzieś tak 10 po zaczątku, no to pół godziny jest. 28 minut jest. No, no to prawie. 35-minutowy odcinek. DSL, jakiś ogień. A dłuższy, aż otworzę te drzwi. A se łatwiej. Dziwne jest to, że te drzwi są na D, nie? Jakie drzwi? W Ursusie? No. Spad, do Backspace. Tego, do spację. I myszka. Nie są na D. Nie wiem, u mnie spacja i... Wybieram... Dach podnieść, co otworzyć. Prawe, lewe drzwi, okno. Szybę tylko. Bardzo żyta kierownica. Co jest? Jak się napełnia tą metę? R. A, jest, jedno. I ten licznik, spójrz. Działa. Pięknie. No, ale idzie. Szybko no. Napełnia. No, szybko. I mało wchodzi w tą bekę. Ale ten licznik o 6000, a on już pokazuje, że nie wypełnia, nie? I wychodzi jeszcze za. Wezmę czy nie wezmę? Dziś tak bardziej Ursusami. Ile ty jedziesz na godzinę? To? Ty. Ja na tempo macie mam 8 ustawione. Ja 7. A jedzie, i jedzie 6. Ni mniej, ni więcej. Sam raz. Będzie tak 6-7, nie? No tak. No.
trzeba będzie jeszcze raz chyba przejechać, bo nie wezmę wszystkiego. Twoje oko zawiodło. Co, już wracasz z tą beczką? No już będę. No to masz 2 minuty na dojazd i rozjazd. Szybciej. Teraz koniec odcinka. Piszcie na formacie. Koniec odcinka tego? Za 4 minuty. Kurde, ja w przeciwną stronę pojechałem, a mnie ma pewnie. O kurde, panie jeszcze. Dobra, zawracaj. Nie chcę tego, nie chcę na to patrzeć. Muszę na tej pole wjechać teraz. Szybciej tam. No czekaj, bo tu krzaki, tu to, tu tam to. Po krzakach. No kolizję powinno wskoczyć. Jak gmina nie chciała wyciąć tych krzaków, to samemu trzeba jakoś sobie radzić. Czekaj, czekaj. Żeś mnie nie łapnął. Dobra. To za placyk. Jakiś dziwny jazd, przejazd. A tu nie byłem jeszcze na tym mapie. Taki przejazd. Andrzej, gdzie tam jesteś? Dawaj. No już pędzę. O kuźwa, po czym pędzi. Dawaj, dawaj. Bo już czekam. Fisnę, fisnę. Ta autostrada jest lepsza. A koło jakie, jak rówka jakaś. Brudzenie to takie. Ale szybko się brudzą, nie? No. Mój czysty cały czas. No jak ty nie chcesz robić, no to co się dziwi? Ten kto robi, to się ubrudzi. O, najlepiej tak. Widać, że kto co kto robił, a kto nie robił. No dokładnie. Zadwie. Zaraz wracam. Dobra, to już. No. Nie będę czekał na ciebie. Zaraz będę, już pędzę. Będę orał, już, już. Już, lecę. Ja cisnę już. Przejdzie na razie. Dawaj, zaraz się włączy nagrywanie. Już jestem na polu. No to rozlewaj. Masz. Szeroko nabierze? Minutę. Nie wiem, 6 metry? 7. A nie wiem, czy. Tak jest. Raz, dwa, trzy. 5 metry bierze, o. Albo 6. Kurde, zaleję mnie, cofnę, lepiej. No. Ursusa mi zaleje. Akumulator mi zaleje. Daj. Oj, wio. Dobra, już koniec tu odcinka, czas już kilka sekund zostało. Ile tam procent masz? Ja mam 51. Dobra, to dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej nowej... w następnej serii już się zobaczymy. Do usłyszenia raczej. Dzięki za oglądanie, cześć.